Play it again. Tak, to jest Idilio en 4L, to się nazywa ten film. Dużo lat temu. To był mój pierwsza taka ważna nagroda w Wenecji w 1964 roku. Ale najlepsze o tym filmie, że to był taki historyczny punkt w reklamie argentyńskiej. Aż do dzisiaj, bez żadnych wątpliwości, jakiekolwiek osoba, co widziała, znaczy w moim wieku musi to być, co widziała te filmy w Argentynie, będzie pamiętała, na pewno. Ale to jest... I druga też bardzo taka fantastyczna rzecz była, że ten film więcej się pokazywało w kinach, a nie w telewizji. Też w telewizji, ale w kinach, gdzie reklamy na ogół denerwują ludzi, bo płacą, żeby zobaczyć jakiś fabularny film i tam wsadzają mu jakieś tam reklamowe filmy. Ten film parę razy był oklaskany w kinach i to była reklama. I to był wielki, wielki taki zaszczyt. Ja strasznie pamiętam dobrze ten film. Está todo igual, tá? Lembra que nós fuimos aqui com Richard? Y está todo igual, toda la arquitectura es de toido, es de toido. Está todo conservadísimo. Y claro, en el mundo entero no tiene nada de eso. Es fantástico, fantástico. Y estoy aquí oleando y haciendo... Całe moje życie to jest taki zbieg okoliczności, gdzie po angielsku to jest survivor, znaczy to przeżyć, wyżyć. Ale ja też myślę, że to jest takie bardzo polskie podejście, bo jako Polacy zawsze musieliśmy przeżyć różne sytuacje. No po powstaniu Warszawa się poddała. No i potem w końcu, w 1945 roku, w 1946 była decyzja, znaczy matka musiała dojść do decyzji. Ojciec wyjechał jeden dzień przed wojną zaczęciem. Ojciec był pilot polskiego lotnictwa i był w Anglii, w RAF-ie. No i decyzja była, myśmy musieli wyjechać z Polski. Albo nigdy nie zobaczyć ojca więcej. Jego przyjazd do Polski był wykluczony. Stalinizm i komunizm zabił wszystkich lotników, co wrócili po wojnie. No i więc jedyne wyjście było uciec i złączyć się z ojcem w Anglii. Uciekliśmy przez Niemcy w towarowym pociągu. To było w nocy, bardzo zimno, było grudzień. Rosjanin, co rewidował te pociągi, one były zaplombowane, znaczy ten facet z gwoździami zamknął te drzwi, ten wagon, gdzie myśmy tam... I w nocy były takie ryzyko, jeżeli on by zatrzymał ten pociąg i nas tam spotkał, no to była Syberia i prawdopodobnie byśmy umarli. Ale w nocy to się tak wiesz, facetowi nie chciało być tam, więc szarpał się na tych drzwiach, no i przyjechaliśmy. I potem do Berlina, no i z tego Berlina wyjechaliśmy przez w wojskowej ciężarówce, parę tych rodzin, ale cały był problem, że jedna z tych rodzin miała dziecko, ale niemowlę, parę miesięcy. No i cały problem jest, że jak przejeżdżaliśmy tą granicę,
gdzie te znowu wojsko rosyjskie rewidowały te ciężarówki, żeby to dziecko nie płakało. I myślę, że myśmy to je zahipnotyzowali, bo tak to było ciemno, ale w momencie, jak ten strażak, ten żołnierz tą kolbą bił w te skrzynki, co wyglądały, te towary, te jakieś tam towary, a myśmy tam w środku siedzieli i walił, żeby to wszystko zrewidować. I no i nie otworzył nic, a cały wszyscy patrzyli na to dziecko, żeby one nie zaczęło. A szofer w tej ciężarówce ten cały czas tym motorem, żeby ten hałas. A w środku z nami siedział polski oficer z karabinem maszynowym. I on powiedział: my tego ładunku nie stracimy. Ale zawsze nie tyle lat, ja to opowiadam do historii. Zawsze mam taki się. Prawdopodobnie to była właśnie ta odrywka od Polski. To był ten. Obcięli nas od Polski. Przyjechaliśmy i ja pamiętam, że hasło było trzy trąbienie. No jak czyli nie było już więcej żadnego bezpieczeństwa. Słyszeliśmy te trzy razy za trąbią. No i to była wolność. Z Łodzią jestem związany w szczególny sposób. Mam duży sentyment do tego miasta. Jeszcze w Niemczech po raz pierwszy raz poznałem ojca, zobaczyłem ojca. Gdy się urodziłem, jeszcze nie było jego. I no to nigdy się nie zapomni te momenty. Pamiętam, czekaliśmy na niego, on powiedział, że on przyjedzie. I cała rodzina i znajomi, tak siedzieliśmy na takim podwórku i zaczęło się być zimno. Wszyscy weszli do domu, na tym lotnisku polskim w Niemczech. A ja powiedziałem: nie, ja nie pójdę. Ja będę czekał na ojca. I tak, no, pędrakiem miałem prawie 7 lat, 6 lat. I tak wyskakiwałem i patrzałem, ja taki byłem taki strasznie taki nerwusek. I naraz widzę taki jeep amerykański, jedzie. Ja mówię: to ojciec, na pewno. Daleko to było. No i tak widzę, on tak bliżej. Ja mówię: to musi być. Więc leciłem do tego podwórka i to: ojciec, ale tato. No i patrzę, a ten jeep tak wjeżdża, taki zamknięty ten jeep. I w środku taki facet siedzi z takimi wąsikami, w ślicznym angielskim mundurze Rafa i robi tak. I to był ojciec. To był mój pierwszy taki kontakt. No i to były te takie trzy radosne lata, bo znaczy byliśmy razem, rodzina znowu. No i wolność. Ale no, znaczy to nie były najładniejsze momenty w Londynie i cudzoziemcy musieli wyjechać, bo bardzo trudno. Ojciec bez roboty w końcu był, bo zwolnili go z RAF-u. No i wybrany była Argentyna. To były ciężkie czasy. Ciężkie dla ojca i dla matki. Ciężkie, bo strasznie tęsknili zawsze do Polski. Ciężkie, bo to były bardzo wykształcone osoby kulturalne i wywindowali się tak strasznie na dół. I ojciec był robotnikiem, a matka prawie sprzątaczką. Pamiętam, matka jeszcze żyła i czasami miała takie decyzje, czy zabrać tramwaj, pojechać w tramwaju, czy nie, i na piechotę. I te parę groszy, bo ile to kosztowało ten tramwaj, bo w
wtedy z tym ona mogła kupić jakiś tam cukierek dla Nestera. To by myśli, strasznie to było trudne, no specjalnie dla mojego ojca i matki. Dla mojej siostry, dla mnie nie było tak źle, bo myśmy się nauczyli od razu po hiszpańsku, do szkoły. I jako dzieci nie, ale dla nich to zawsze było, to był koszmar. To był koszmar. Ekonomicznie to zero, myśmy byli tak biedni, że to bolało. Ale moja siostra jest architekt i dosyć bardzo dobry architekt. I ja też zacząłem architekturę, ale kino już było tak w moim życiu, tak coraz więcej, że rzuciłem architekturę, no i jak miałem 21 lat, zacząłem pracować już zawodowo, robiąc film reklamowy, więc to takie trochę, taki jestem, taki pioneer, taki, prawie, no się nabijają, że ja to wymyśliłem, no to nie jest prawda, to już filmy reklamowe były na świecie i ja tak wyszedłem do tego, ale ci złośliwie mówią, a on to wynalazł. Nieprawda. This man took a destroyed nation, restored its economy and his people's pride. During the first 4 years of his government, the number of unemployed fell from 6 million to 900,000. This man made the gross national product grow 102% and doubled the per capita income. This man increased industrial profits from 175 million marks to 5 billion marks and reduced hyperinflation to a maximum level of only 25% per year. This man loved music and paintings, and in his youth, imagined he would pursue an artistic career. It's possible to tell a lot of lies, telling only the truth. That's why it's important to be sure the newspaper you read gives you the whole truth. Folha de São Paulo. Everyone buys it, because no one can buy its opinions. Hitler, tak się nazywa ten film, jest prawdopodobnie najbardziej znany mój film na świecie. On był zrobiony w 1991 rok i dla gazety Folha São Paulo, jedna z największych gazet w Brazylii. I treść tego filmu jest, że mówi o sobie, co tak polepszył kraj. Zniżył inflację, dobyt i tak dalej. Lubił dzieci i myślał, że będzie artystą, będzie malarzem. I wtedy pokazujemy, że to mówimy o Hitlerze. I wtedy lektor wchodzi i mówi, można mówić, dużo prawdy, mówiąc wielkie kłamstwo. Dlatego jest tak ważne gazety, co czytamy, Folha São Paulo. Więc ten film jest znany prawdopodobnie na całym świecie. On wygrał Złoty Lew w Cannes i mnóstwo innych nagród w innych festiwalach. Ale zeszłego roku on był wybrany jako jeden z 40 najlepszych filmów reklamowych z całego świata. XX wieku. I to był jedyny film brazylijski w tej rodzinie. To ja miałem taką fantastyczną satysfakcję, że byłem z 39 innymi fantastycznymi perłami reklamowej ze świata. To był moment bardzo ważny. Paula, taki jestem dumny, 26 lat ma teraz. Ona nie jest Polką, ale ona jest Polka. Ona ma polski paszport, strasznie jest dumna z tego polskiego paszportu. Sama, jak miała 18 lat, matka umarła, pojechała do Anglii, potem do Ameryki, studiowała, pracowała, bez żadnej pomogi. Ona powiedziała, nie chcę być córką Andrzeja. I ja kiedyś pojechałem do Ameryki, i do jej pracy i mówią, you're Paulo's father. I ja się byłem ojcem Pauli. I to była straszna duma.
Ja zawsze mówię, że ja mam takie straszne szczęście. Moi znajomi mówią, że mam szczęście i to jest prawda. Argentyna strasznie wysoko wybiła się w reklamach i specjalnie w początkach, aż do końca lat 60. A Brazylia zaczęła tam pokazywać się właśnie w końcach latach 60. I Argentyna politycznie tak zjechała, ale tak dosłownie. W początku latach 70. wrócił peronizm, Peron i, no i to była klęska. No i co się stało? Ja zmieniłem pociąg. Wjechałem w tym ostatnim dobrym momencie Argentyny, przyjechałem na fantastycznym początki Brazylii. To jest szczęście. No i w Brazylii wyszedł ten pierwszy Złoty Lew. No i potem następny rok, znowu drugi Złoty Lew do Brazylii. To był film dla Bamerindus Bank. Taki bardzo, bardzo potężny bank w Brazylii. Bamerindus Visa, the card that guarantees credit in more than 12 million places around the world. Total credit. Sir, the Greek restaurant is on the other side of the street. Bamerindus Visa, the only card you need. Z tym bankiem ja pracowałem 23 lata bez przerwy, aż oni sprzedali i skończyła się nasza frajda. Wielki klient. Mówiąc o wielkich klientach, i to, bo ja zawsze mówię, że w moim fachu wie, ten bohater to się nazywa klient, bo to on potrzebuje naszą pracę, on potrzebuje te firmy, on płaci za to. I to nie można zapomnieć, bo czasami to się tak zapomina i to jest agencja, to potem to jest reżyser, a to producer. Nie, wielki bohater jest klient. Więc ten wielki taki bohater, klient nazywa się Bombril. Bombril cleans any mess, even international ones. Where is the intern? Oh, Mr. President, Bombril. I wonder, there is Bombril around here. Easy, First Lady, easy. Bombril will clean it all up right now. The intern gave me Bombril, and I clean up my image, yeah. Mm-hmm. Oh, Bombril leaves my house so white. Oh, Bill, Bombril. Oh. Bombril, no to już jest światowa taka historia. 23 lata temu zaczęliśmy robić filmy z jednym aktorem. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Oh, multitud, cleaning hero. You just mulch a spray it. Mulch a rub it. No need to mulch a rinse it. I 23 lata później i ponad 300 filmów dalej kręcimy z tym facetem. Ten facet jest już nie ma włosów, jest starszy 20 lat. Wielki bohater brazylijski, strasznie lubią go ludzie. My city of Rio. My castle of water and sun. My third land of birth. Because it was here, in ecstasy, in wonder, that I saw love and its worlds. Open arms above, cries the Redemptor. Brazylia, Brazylia, to tak, można tyle zagadać o tym kraju. Śliczny kraj. Ale nie kraj, przecież śliczny. Ludzie. Brazylijczycy. Ożeniłem się z Brazylijką. Fantastyczna kobieta. Niesamowite.
Pracujemy 28 lat już, chyba 29. Jesteśmy małżeństwem 24. Pracujemy 24 godziny razem. Jedziemy do pracy, wracamy do pracy. Bardzo taka oryginalna kombinacja, bo na ogół to jakoś nie grają małżeństwa w pracy, ale u nas tak, bardzo dobrze. Razem jesteśmy zmęczeni, razem się śmiejemy, razem tak dalej. Kamera, do Se falou comigo? Ja pracowałem dzień, noc, no 20 parę lat. 3 dni, 2 noce, bez przerwy, nic nie jadłem. Dzisiaj to nie można, tak, ale to to było. I ten świat, fascynujący świat tego kina, tej reklamy i tej nowości, bo myśmy naprawdę pionerami tej pracy. É muito boa. O que você disse? W 89 roku, jak półtora miesiąca po Okrągłym Stole, a ja wróciłem do Polski. Dosłownie półtora miesiąca i później. I to był moment, ja nie mogłem stracić tego momentu. Ja wiedziałem, że to będzie, to jest nowa Polska, to jest co inne. Biedna Polska. Ona, zajechałem, pamiętam, taka strasznie była, nie było światła, taka ciemna, brudna, ale moment taki magiczny, wolny. Ma chwilę takiego boksera, taki moment boksera, który po silnym ciosie przyklęknął na jedno kolano. I nie bardzo wie, czy to co się dzieje z nim. Nie wie, czy ma wstać, czy się położyć. Ale jednak ja mam taką nadzieję, że się nie podda. Jeszcze wygra walkę o godne istnienie. Myślę, że te hasło, nigdzie się nie zatrzymać, to jest na całe życie. Ale to zatrzymanie to nie jest fizyczne, to jest takie nie zatrzymać się w szukaniu, nie zatrzymać się mentalnie, ale na specjalnie ja myślę, że nie zatrzymać się na jakichś tam laurach, bo tam wygra jakiś tam facet jakąś nagrodę, czy kupę pieniędzy, tego, bo to jest zatrzymanie się. Jak człowiek dochodzi do wniosku, że doszedłem, nigdy się nie dochodzi. Więc myślę, że ja to dzięki Bogu zawsze szukam i będę to szukał do końca mojego życia. Nie wiem, czy to będzie reklama. Ja mam prawdopodobnie takie szczęście, że większość te ponad 2000 tam, nie wiem, filmów reklamowych, które zrobiłem w życiu, większość tych filmów ja jestem zadowolony. Teatr zawsze mnie ciągnął strasznie. Nigdy nie zrobiłem. Miałem taki projekt parę lat temu i nie wyszedł. No i fabularne filmy, no to jest bez względu, to jest bez żadnej wątpliwości, to by był mój wielki taki moment, jeżeli bym zrobił. Nie wiem, czy dojdę do tego, ciągnę tego, ale coś zawsze będę robił, na pewno, bo to jest życie.
câmara, dois, cinco, um, dois e três. Você falou comigo? Uma que está chegando. É muito importante que ninguém esteja atento ao que está acontecendo aqui. Aquele barulhinho de fala é muito bom de preparação. É muito bom.